bardzo dziwny weekend w kinach, bo z jednej strony na ekranach pojawia się znakomite irańskie Rozstanie i bardzo dobre polskie Das, a z drugiej słabiutkie kino akcji, czyli Elita zabójców i niegodne oglądania, Bon Appetit. Rozstanie to z jednej strony thriller, który z każdą minutą coraz bardziej trzyma nas w napięciu, a z drugiej strony kino, które zajmuje się najważniejszymi dylematami moralnymi. Uwodząca kombinacja. Kobieta wnosi wniosek rozwodowy, chce wyjechać z Iranu, mąż nie chce się zgodzić, musi się zajmować chorym na Alzheimera ojcem, jest jeszcze dziewczynka, ich córka, która będzie musiała wybierać między rodzicami, choć najbardziej oczywiście chce, żeby byli razem. Pojawi się też opiekunka niedomężnego ojca, która poroni, być może to jej wina, być może mężczyzny, który ją wynają. Z każdą minutą życie tych kilku osób na ekranie będzie się gmatwać, zapętlać, nabierać coraz bardziej dramatycznego napięcia. Dojdzie do sytuacji, w której okaże się, że żadna z tych dorosłych osób nie potrafi sobie już z nią poradzić. A wszystko to świetnie zagrane według precyzyjnego scenariusza. Wybitne kino, które wygrało ostatni festiwal w Berlinie. Rozstanie to film, którego pod żadnym pozorem nie można przeoczyć. Nie jest z pewnością pozycją aż tak mocną polskie Das, ale z drugiej strony to jeden z najbardziej intrygujących debiutów w naszym kraju w ciągu ostatnich miesięcy, a być może nawet w ciągu ostatnich kilku lat. Adrian Panek zajął się Jakubem Frankiem, który obwołał się w XVIII wieku nowym mesjaszem wieszczącym koniec ziemskich praw i religii. Choć tak naprawdę na pierwszym planie są Polak Goliński, bardzo dobry, pełen emocji Andrzej Chyra, ex-wyznawca Franka i prowadzący śledztwo w sprawie rzekomego mesjasza cesarski urzędnik Klein, też dobry, powściągliwy Mariusz Bonaszewski. W kostiumowym filmie Panka udało się znakomicie pokazać ducha epoki, robiąc jednocześnie kino na wskroś współczesne, w którym thriller przemienia się w sensację, a erotyka towarzyszy mistyce. Kino z klasą może zaciekawić na całym świecie, bo jest po pierwsze bardzo profesjonalnie zrobione, co w przypadku polskiego filmu kostiumowego nie jest wcale takie oczywiste, a po drugie jest uniwersalne i niedotknięte chorobą, polegającą na tym, że tylko widzowie nad Wisłą będą wiedzieć, o co chodzi. Za nami filmy, które polecaliśmy, a teraz takie, które będziemy odradzać. Nawet naszym wrogom. Zaczynamy od Elity zabójców z Jasonem Stathamem i Robertem De Niro. Ten pierwszy jest profesjonalnym mordercą, który ma już dosyć tego zajęcia, ale ponieważ w życiu łatwo nie jest, to musi przyjąć jeszcze jedno zlecenie, żeby pomóc swojemu starszemu kumplowi. W tej roli właśnie De Niro. Reszta jest chaosem, pozbawionym tempa i logiki. Zatem podsumowując, świetny tytuł, dobra obsada, bo obok De Niro i Stathama na ekranie pojawia się też Clive Owen, ale resztę należy pominąć milczeniem. Właściwie kolejny tytuł należałoby potraktować podobnie, ale nie mogę się powstrzymać przed przestrzeganiem was przed choćby próbą wybrania się na film Bon Appetit. Egzaltowany, nudny, przewidywalny, przesłodzony. Każde z tych określeń idealnie do niego pasuje. Daniel, Hiszpan z Bilbao, dostaje pracę w renomowanej restauracji w Zurichu, gdzie od razu poznaje ładną Hani. I oczywiście coś między nimi zaiskrzy. Tyle, że Hani ma romans z szefem Tomasem. Dodam, że żonatym. Brzmi to niedorzecznie i dokładnie tak samo wygląda na ekranie. Polecam tylko tym, którzy lubią coś pomiędzy M jak miłość, a kliniką w Schwarzwaldzie z kuchnią i gotowaniem w tle.